Słuchając sprawozdania szefowej inspekcji pracy, mam wrażenie, że mylą państwo przyczynę ze skutkiem. Nie chce pani, by ludzie pracowali na czarno? To niech pani apeluje do rządu, by nie zwiększał kosztów prowadzenia firmy przedsiębiorcom. Nie podoba się pani, że ludzie wolą pracować na umowach cywilnoprawnych? Dopóki etat będzie najdroższą formą zatrudnienia pracowników, to nic się nie zmieni. Potrzeba ułatwień dla właścicieli firm, tymczasem tylko im się dorzuca obciążeń. Tylko w przyszłym roku ZUS wzrośnie o 200 zł miesięcznie. Może czas, by w tym kraju zacząć chronić ludzi, którzy jeszcze tworzą miejsca pracy, płacą podatki i także na nasze uposażenia, nas tu wszystkich, którzy tu siedzimy. Tych, którzy odważyli się być przedsiębiorczy, którzy są tak niepopularni, że nie chcą żyć z socjali, a co więcej, praca sprawia im frajdę.